Cześć, dzień dobry, z tej strony Mr. Zubi. To są workersi. I mamy problem taki, że ludzie się buntują przeciwko muzyce, która miała zagłuszać ich problemy. Ale dobra, mamy cztery kropeczki, mam nadzieję, że teraz będzie ok. Dajcie znać w komentarzach. No i dobra. Mamy tutaj Radom, mamy kopalnię, coś tu się nawet tam dzieje, jakieś tutaj mamy już żelazo usypane. I mówiłem w poprzednim odcinku, że trochę poza odcinkiem spróbuję tam podziałać z Warszawą, żeby was już nie nudzić kolejnym takim miastem. No i jak tak się wziąłem za anteną, za to budowanie, no to już się nie mogłem powstrzymać. No i tak wygląda Warszawa. Wiem, że jest blisko Radomia, no ale wiecie, mapa, skala i tak dalej. Naprawdę, więcej nie wiem. Nie chcę tutaj robić więcej odwzorowań prawdziwych rzeczy, bo ile ja się tutaj nad tym nasiedziałem, nakasowałem, narobiłem, to po prostu masakra. No ale mam nadzieję, że jeżeli mam jakiś widzów tutaj z Warszawy, z północy Warszawy, to rozpoznacie okolice. Generalnie mamy Hutę Warszawa. Teraz ona tam się jakoś inaczej chyba po włosku nazywa, nie pamiętam tej nazwy, nie chcę wymyślać, no ale tak, mamy hutę, mamy tutaj część dzielnicy Bielany warszawskie. Wykorzystałem tutaj to, co właśnie jest nowość teraz w becie dostępna, czyli drogi jednokierunkowe. Tak to wygląda. Mam nadzieję, że tutaj faktycznie, jeżeli ktoś jest tutaj z tych okolic, to rozpozna w tym znajome obszary. Tak, dla podpowiedzi, tak, tutaj jeszcze powinien być ciąg bloków, których nie dostawiłem. Na razie to wystarczy. Tutaj mamy parę bloków, tutaj mamy parę bloków z podwórkami, z parkingami z tyłu. Zakupiłem im parę samochodzików do jeżdżenia, ponieważ nie ma tutaj autobusów na razie i nie wiem, czy będę robił. Więc po prostu porobione parkingi pod hutą i parkingi na podwórkach przy blokach. Tutaj mamy szkołę, tutaj mamy sklep. Tak nawet mamy nazwy, sam Bielański, szkoła podstawowa numer 223. Co tutaj dalej? Tutaj mamy właśnie motozbyt. Tutaj mamy takie nasze długie spłyty budynki. Tak naprawdę to powinien jakąś koparkę tutaj zatrudnić i jeszcze zrobić tutaj taką jedną rzecz. Tylko nie wiem, czy to mi się uda. No nie, chciałem się do wody dokopać, ale chyba to nie da rady. A szkoda, bo w sumie tutaj fajnie by było się dokopać do wody. Okej, no i tak, tutaj mamy zjazd, tutaj mamy stację benzynową, taką pętelkę. I mamy most. To jest odpowiednik warszawskiego mostu Grota Roweckiego. No, jedzie na drugą stronę tutaj Wisły. No i mamy fabrykę samochodów FSO. Generalnie FSO to jest marka samochodów. Mieliśmy na przykład FSO Polonez, tak? Czyli tak samo jak Ford Mondeo, coś na tej zasadzie. A FSO to jest po prostu skrót od fabryki samochodów osobowych. Także tak, tutaj nikt nie przyjeżdża, bo chyba oni na te parkingi nie mają zasięgu. I tutaj chyba muszę jakiś parking, nie wiem, po drodze dorobić, nie wiem, czy to zadziała. Taki, że przyjadę na ten parking, z tego parkingu pojadę dalej, może spróbujemy. Taki może mały parking wystarczy i może my go zrobimy tutaj przy stacji. Spróbujmy. W ogóle co za dolary kupiłem znowu, nawet nie wiem co. Dobra, jak ten parking ma zasięgiem? Ma zasięg tutaj wszędzie, ale na drugą stronę mostu nie ma zasięgu. O! Gdzie ja bym musiał parking zrobić? To może jeszcze dorobimy parking. Co ja klikam? Taki mniejszy? Czy też taki masny? Może też taki masny?
tutaj, tak żeby był jak najbliżej drogi. Zbuduj i zbuduj. No dobra, jak tu w ogóle my stoimy z czymkolwiek? Zostało nam 2 miliony rubli i no i to tak bardziej spada niż się zarabia. Może ja sobie włączę pauzę na chwilę. No bo tak, przydałoby się zacząć coś zarabiać, bo ja co zarabiam? Zarabiam coś w ogóle? Ruble, minus. Tu mam plus. Zarabiam, no prąd sprzedajemy i to wszystko. No ale więcej wydajemy. Co prawda ja wiem, że tutaj w tych kwotach to są po prostu budowy. Ale mimo wszystko jak nic nie buduje, to też jednak tam te rubelki nam bardziej lecą w dół niż w górę. Więc coś byśmy tutaj musieli zacząć tworzyć. Ja myślę, że do samochodów nie będziemy się pchać, bo tam trzeba będzie dużo kupować też materiałów jakichś różnych dziwnych, jak tam tkaniny i tak dalej. Więc myślę, że można by było kupić dwa pociągi, żeby tutaj dowoziły węgiel i żelazo. I trzeci pociąg, który by jeździł za granicę nam tą stal sprzedawać. Więc tak, gdzie my to mieliśmy tą naszą lokomotywownię? Tutaj gdzieś. My z niej mamy wyjazd, nie mamy wyjazdu. Tutaj jest po węgiel stacja. Właśnie, bo ja tej trasy wam nie pokazałem, nie? Bo ja zbudowałem Warszawę. To jeszcze raz, tutaj mamy tak, to hutę, z huty tutaj wychodzą tej tory sobie. I tutaj, nie pamiętam, czy są semafory ustawione, trzeba będzie sprawdzić. No i tak, tutaj na wprost idzie do Porudę. Tutaj tak, kolejka jeździ, pociąg przywozi pracowników, tak. Więc tam jedzie Porudę, tutaj odbija w bok. No i tutaj sobie jedzie. To jest jednotorówka, ale to nam chyba wystarczy jednotorówka, z tego co pamiętam, bo to nam nic nie jeździ, to jest tylko tor dojazdowy. Więc węgiel będzie mógł sobie tym jednym torem, dopóki będzie jeden pociąg, jeździć. Tutaj będzie sobie jechał, tu i na stację po węgiel. Dobra, więc wszystko działa. To ja bym tylko teraz jeszcze dorobił sobie coś takiego. Tory. I zrobimy sobie po prostu wyjazd o tu. No jakoś tak, no. Jakoś tak i zbudujemy to też. Dobra, skoro może i tak już naruszyłem te dolary, to kupmy to za dolary. Zbuduj się. Dobra, to nam będzie mógł pociąg tutaj wyjechać od razu po węgiel. A, o! Dobra, nagrywałem ten odcinek poprzedni już jakiś czas temu i zapomniałem, że ja pociąg już kupiłem na zapas. Tak, żeby one na wszelki wypadek były. No widzicie? Kurde, skleroza w tym wieku, skleroza. Tak to jest, jak się robi za długie przerwy między odcinkami, no. Dobra, czyli ja tutaj już, żeby właśnie nie być zaskoczonym i się nie obudzić z palcem w nocniku, zakupiłem dwa pociągi. To teraz tak, wybieramy sobie pierwszy. I ustawiamy mu trasę. On będzie jechał nam po węgiel. I będzie nam jechał tu. Będzie nam jechał tutaj po stal. Znaczy po stal. No zawieźć go do stali. Załadunek 100% i czekaj aż załaduje węgiel do pełna. I ty już możesz ruszać. Natomiast drugi pociąg. Ty będziesz jechał. Gdzie ty będziesz jechał? Będziesz jechał. O, dobra, jemu musimy tą stację tak naokoło ustawić. Czyli najpierw będzie jechał tutaj, a potem będzie jechał tutaj, bo tutaj nie chcę już robić takiego ostrego zakrętu.
Więc zrobimy to po prostu w ten sposób. I teraz tylko zrobimy tak. W hucie wyładuj, a Radom stacja załadunkowa załaduj, czekaj na żelazo. Czy na rudę? Nie, na żelazo. Okej. I start. I możesz już jechać. Nie ma zasilania, ale to tak może tylko na chwilę, co? Bez pauza. Się zrobiło. Tak. Jaki fajny dźwięk tutaj. Elektryczny. Ile ten pociąg w ogóle mieści towaru? 360 ton. Czyli taki magazyn będzie miał na... niecałe 3 razy. Dobra, czy ta długość, tyle tych wagonów, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, normalnie jak w Fiverze, to się zmieści. Tak, to jest długość taka na... no jeszcze jeden by wszedł, siódmy na stację. A tak to by był po prostu wystawą. Powiedzcie, jak to jest w prawdziwości w sumie z tym wystawaniem pociągów. Faktycznie stacje się robią takie małe, po prostu ten pociąg tak jedzie przez to stację, mógł sypiał w każdy ten wagonik? Nie wiem. No, chwilę trwa ten załadunek, no nie powiem. Tu się opróżniło. Ale dobra, leci już w górę od razu. Także okej. No i dobra. Ciapą rusza. Czy my go pośledzimy chwilę? Pojedziemy sobie trasą do Warszawy. Światła zgasił. Kurde, z bliska na dłoni tak naprawdę wygląda. Te modele są spoko. No i dobra, on sobie zmienił tor na poprawny. A, i nie pamiętam co z semaforami. Ale jak jedzie, to jest chyba okej. Wjeżdżę tutaj na jeden tor. I sobie jedzie pięknie. Młoda kasa leci. Na co? O, dobra, zaczął się nowy miesiąc. Tak, czyli leci po prostu tylko i wyłącznie teraz na sklepy bez budowy. No i faktycznie leci jej więcej niż z tego prądu zarabiamy, tak? W sumie nie jakoś koszmarnie dużo. I nas nam wychodzi, no teraz jesteśmy 1000 na minusie. Już dochodzimy. Myślę, że to już też powinien chyba się załadować i żelazo pewnie już jest na tym miejscu, może co? Nie wiem, czy widziałem semafor teraz, jak się przerzuciłem na kamerę. Bo mam wrażenie, że jakby semafora nie było, jakbym go nie zrobił, to by w ogóle nie jechał, co? Akurat workersi są mocno wybredni. Śmieszne to się dzieje tutaj, to odległości rysowania mam na maksa wszystko. No i tak dziwnie, tak się zmienia ta struka. Kaliningrad, Wilno. Gdzie Warszawa? Tu jest Warszawa, huta. No dobra, gdzieś się chyba zgubił ten pociąg z Radomia. Co wy na to? Bo nie wiem, gdzie on jest.
czy on w ogóle nie wyjechał, bo nie ma semaforów, czy coś? Dobra, jak go będzie najlepiej? A, tu stoi, no dobra. Bo nie zrobiłem semaforów. Dobra, semaforki zrobię w takim razie tutaj z wami, pewnie dlatego ich nie zrobiłem. Więc jeszcze raz, tak, tutaj ustawiamy... tu wystarczy nam semafor taki zwykły, pojedynczy. I tutaj w drugą stronę. Tutaj też potrzebujemy w drugą stronę semaforka. Okej, tutaj na razie... Dobra, ustawimy już. Wyjazdowy. Tutaj podwójny, bo to on po prostu taki długi tor właśnie, żeby móc dłuższe pociągi na stację wpuszczać. I tutaj musi być chain. Oj, źle kliknąłem. Wybaczcie. Poprawione. Tutaj już nie może być żadnego semaforka na tym jednym torze. On tam już sobie jedzie. I tutaj też nie będzie semaforka. Semaforki będą tutaj. Tu i tu. Tutaj semaforek będzie taki. Po prostu, żeby odciąć tutaj ten radom. No i dobra, to już będą jeździły dwa pociągi na tym dwutorze, więc tu im musimy już co jakiś czas postawić. A nie, dobra, jeszcze na tym odcinku nie. No ale dobra, tu na środku może być. Tutaj musi być wjazdowy, wyjazdowy, wjazdowy, wjazdowy, wyjazdowy, wyjazdowy. I tu już muszą być chainy. O, stop. Dobra. Ja myślałem, że te pożary później mnie nawiedzą trochę. To kończąc semaforki. Dlatego musi być tutaj chain, żeby on nie sprawdzał tylko najbliższego tutaj kawałka torów, tylko jeszcze następny. Czy ma wolny. Żeby nie było takiej sytuacji, że on tu wjedzie, zatrzyma się na środku, zablokuje całe skrzyżowanie, bo tu będzie miał czerwone, tak? Czyli przez skrzyżowanie będzie mógł przejechać dopiero wtedy, jak będzie miał wolną trasę za skrzyżowaniem. I tu już teraz semaforki takie pojedyncze. Tu mamy, tutaj mamy rozwidlenie. Tak, tak, tak. I chaina, tak. No i tutaj są dwa pociągi, więc na razie tych semaforów nie musi być tak gęsto. Więc na razie jakoś tak to wystarczy. No i tutaj mamy rozjazd na trzech torach, takie semafory. Tutaj zaraz za krzyżówką wyjazdowy. I taki typu chain. Dobra, mamy trasę osemoforowaną i teraz zobaczmy, co nam się pali. Warszawa nam się pali. Dobrze. O. Czy my zdążymy ją ugasić? Potrzebowalibyśmy... Tu coś się tą drogę inaczej poprowadzić, kurde. A tu nam przeszkadza ten samochodzik. W samochodziku sobie pojedź. Okej. Straż pożarną. To było w usługach, nie? Remiza strażacka. O, w tą stronę się nie mieści.
No nie, serio? To przy szkole będzie mi przeszkadzać? Dobra, to tylko żeby drogę podłączyć. Uda się? Udało się, wow. Dobra. Nie w tą stronę, co bym chciał, bo wyjazd z tej strony powinien być, ale jest nieźle. Zbudujmy to za dolary. I odbudujmy tutaj jeszcze tą drogę. O, tutaj w ten sposób. Dobra. Niech nam ta remiza się szybko zbuduje. Zbudowana, dobra. Zakupmy wozy strażackie. Raz, dwa, raz, dwa. No to teraz tylko zasilania nie ma. Oj. Jak my tutaj w ogóle z zasilaniem stoimy? Gdzie ja tutaj mam? Tu mam. No dobra, to może gdzieś tutaj postawimy sobie zasilajkę. Ją sobie podłączymy drutem. Dobra, wróć. Cofnij. To mnie jeszcze nic nie będzie kosztować. Dobra, zniknęło. I ja tu sobie postawię prądodajkę z modów. O, taką, żeby miała wyjścia w różne strony. Bardzo ładnie. I sobie pójdziemy tak tutaj. Tędy. Co by za dużo lasu nie wyciąć. Tędy. I tutaj, o, do transformatora, bardzo ładnie. No i jak już ruszyłem te dolary, no to buduję za dolary, bo ruble przydadzą mi się do czego innego. Dopóki nie zaczniemy ich zarabiać jakoś konkretnie na stali. Dobra, i teraz co? Pożar się pali. Remiza jest gotowa, ma samochody, czeka tylko na strażaków i na prąd. No to zobaczmy, wyścig z czasem. Bez zasilania jest dalej, budynek. Nie, nie mamy zasilania, okej. No teraz tylko strażacy. Gdzie wy strażacy jesteście? Idą. Dobra, zaraz wyjedzie samochód. A żeby strażacy mieli bliżej, to... No taką ścieżkę tutaj zrobimy. I w sumie tutaj jakoś tak by można było. I stąd jakoś... O! Niedobrze. Tak, to nawet nie da rady się chwycić. Ale, o! Ale po prostu wyburzymy sobie po drogę, bo na tego bloku jest nam niepotrzebna. No właśnie, i bardzo ładnie sobie zrobimy to w ten sposób. Cofnij, tym. Tutaj tak będzie, będą pasy, tu sobie tak pójdzie, tutaj ten blok tak jeszcze wyjdzie. O, tu jeszcze nie podłączone. A tu co się dzieje? Dobra, zbudujmy. Nie obserwuję pożaru, ale blok stoi. Dobra. Udało się, zdążyli ugasić pożar. Wyrobiliśmy się z czasem. Akcja taka na ostatnią chwilę, ale się udało. Dobra, ścieżki jeszcze może... Tu i tu. No dobra. Jakoś tam jest. Kryzys zażegnany. I tutaj trzymamy już stal.
Nie. Bo nie ma żelaza. Czemu żelazo do tej pory nie dojechało? W Radomiu się opitalają. Kto to jedzie? Z Wunglem. Wszystkie powiązane pojazdy. Pokaż, gdzie ty niby jedziesz. A, dobra, ty cały czas jedziesz pusty najpierw, żeby zawrócić. No tak, bo trochę mieliśmy zapauzowaną grę. Teraz ratując tutaj pożar gasząc. No ale dobra, on tu sobie dojedzie, zawróci sobie. Okej, okay. I jedzie w końcu po rudy. Zaczniemy produkować się... Zaczniemy produkować sobie stal do wysyłki. Więc ja może jeszcze w takim razie, póki mam pieniądze, to zrobię taki myk jak w poprzednim odcinku, o którym zapomniałem, i kupimy sobie pociąg właśnie już do wożenia stali. I tak, to będzie elektrowóz. I to jeździ, co to jeździ? Te jeżdżą, nie? Oj. Zapomniałem, że jak to się kliknie, to już ten. Tak, ale to było, dobrze kliknąłem. I wagon towarowy my chcemy do przewozu stali, to będzie taki. No i co, my też taki na 6? 4, 5, 6. Taki sam jak tamte. Myślę, że na razie tak. Ej, to nie było drogie. To zrobimy go... 7, 8, 9, 10. Skoro nie jest drogie, to niech sobie będzie... O! O! Czyli nie mogą być pociągi dłuższe niż to okienko tutaj, tak? No dobrze wiedzieć. Czy to on po prostu, to jest jeden pociąg, tylko się tak przeniósł? Zobaczymy, jak go wypuścimy. W przyszłym odcinku właśnie sobie poprowadzimy jakąś trasę gdzieś... do Kijowa? Albo do Kijowa, albo do Brześcia? Jakoś tak sobie poprowadzimy. Tutaj gdzieś tak sobie wypuścimy mostek przez Wisłę i gdzieś tam, no może właśnie tam do Brześcia. Puścimy linię kolejową i będziemy robić, sprzedawać, znaczy robić. Będziemy robić już za chwilę stal, a potem w przyszłym odcinku będziemy ją sprzedawać. No i co? Tutaj mamy 150 ton pojemności, więc oprócz tego w przyszłym odcinku też zaczniemy... O! Przyjechało żelazo. I robi się stal. Bardzo ładnie, elegancko. Ludziksy biegną do pracy. Więc będziemy sprzedawać stal oraz zbudujemy sobie magazyn na tą stal, żeby było trochę jej więcej niż tutaj te 150, domyślę, co jest w samej hucie. A dzisiaj dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć!